Cześć Witorski, serdecznie w kolejnym odcinku zagrajmy The Fear to Norwegian, panie Arnorum. No i dobra, pogromiliśmy kolejną armię orków, tak więc możemy teraz radośnie uderzyć na Shedun. Shedun, mam nadzieję, że to tak się wymawia. Pewnie nie, bo to jest jakiś daszek na to. Nieważne, oblegamy. 6 tur, myślę, że zwyczajnie poczekamy. Nie ma sensu ich atakować, poczekamy. Tutaj już orkowie zbierają jakieś oddziały, tak więc pogromimy ich w ewentualnej bitwie i przy okazji zdobędziemy miasto. To jest miasto, tak? Stolica. Nie wiem czemu to jest stolicą, ale nieważne. Tak, wy się połączcie. Ok, dziękuję. Mamy kolejne oddziały tutaj. To padnie za turę. Bardzo miło. Znajdzie więcej wojsk, nie będę rekrutował. Ale za to weźmiemy stąd właściwie wszystkich, zostawimy ten oddział. I wyruszymy w tą stronę. Na Ostin Ed Hill. No. Bardzo w ogóle ładnie przeszedł mój oraz elfów atak na Dalat oraz Isengard. Ja tutaj odbiłem swoje ziemię. Elfy zasprzyjały to wszystko. Bardzo ładnie poszło im. Ja mam nadzieję, że uda mi się dla siebie zdobyć stolicę Durlando. Bo mi miło utrzymywać ją. Utrzymać ją. Trochę marnie z dochodami, zastanowił się, ale dobra. Myślę, że stąd wyciągniemy te jednostki, są już kompletnie niepotrzebne tutaj. I myślę, że... gdzie by je posłać? Takie pytanie. Na północ czy na południe? To jest pytanie. Myślę, że poślemy na południe. Chociaż ta armia niby jest wielka i silna. Na południe. Myślę, że lepiej, bo bądź Dalnat jest silniejszy od orków. Znaczy, ich armie są silniejsze od orkowych. Potrafią więcej zamieszania zrobić. Tak, tutaj jakiś oddział pojedynczy idzie na Kamet Prin. Tak wygląda, jakby szedł. W ogóle orkowie za bardzo się rozproszyli chyba troszkę. Bo spójrzcie tak. Tu mają armię, tu mają armię. Tutaj 6 oddziałów. 4. 1. Tutaj tak samo. 3 oddziały. 3. Tutaj mają niewiele więcej. Tutaj też jakaś mała armia. Nigdzie nie mają takich wielkich sił na razie. Znaczy... tak, wiem, że trochę temu rozbiłem ich wielkie siły, które mieli. Znaczy, odcinek temu. Tak, tutaj nie mają nic. Pięknie. No to w takim razie... rokuję, że kampania pójdzie nieźle. Tutaj widzę oddziały krasnoludzkie, duże oddziały krasnoludzkie, mam nadzieję, że to będą to sobie. Mi się jakoś nie chce iść po tą twierdzę. A nie chcę też, żeby orkowie przejęli. No ale... zakończmy turę. No i mi atakują. Atakują. Czy mają katapulty? To jest główne pytanie. Czy mają katapulty? Nie mają katapult, mają
jakieś tam średnie jednostki orkowe, snagi, czyli niewolników, ci też nic nie mają i ci również nic nie mają. Pięknie, nie ma katapult, jestem szczęśliwy, mogę walczyć. Dokładnie. Tak więc po prostu król Aragorn bezlitosny. Jaki przydomek. Już 10 gwiazdek na dowodzenie. Ładnie, ładnie. Nagrywam to, ponieważ mimo, że to jest raczej taka mała bitwa, to jednak jest to bitwa o miasto. Bo jeśli orkowie przegrają, to tracą Shadun. Shadun. Jakkolwiek by się to nazywało. Tak więc, o mój Boże, czemu tu musi być las? Nienawidzę lasu, ludzie, ale wow. Tu mam ładne miejsce. Nawet piękne, zaraz stąd przybędą orkowie, jeszcze wsparcie orków, ale to miejsce jest piękne. Dobra, tu się rozstawiamy. Mniej więcej, tutaj. Tutaj flankę mamy chronioną przez górę. No, tak, to się mogę bić, ale troszkę chyba za bardzo ich rozciągnąłem. O, tak lepiej. Tutaj na flance te oddziały. I proszę was nie uciekać. Standard. Tutaj gdzieś te oddziały. Ten oddział. Kawaleria zaś. Tutaj. Zobaczę, skąd przybędą posiłki. I kawaleria rzucę głównie przeciwko posiłkom. Tak, część posiłku przychodzi stąd. I to te największe. Te duże. Dobra. Jakoś mi to nie przeszkadza. Chociaż chwila. Skoro oni przychodzą stąd, to mogę się tutaj rozstawić łucznikami. W tym miejscu. Część łuczników zostaje przeciwko tym, których jest mniej. Nie, ich jest też dużo, ale mniej. Trochę. A, tylko, że mają te elitarne oddziały. Wybaczcie to, ale musiałem kichnąć. I wyłączyć mikrofon. Na sekundę. W każdym razie. Kurczę, no mi się taki hać. Nienawidzę wiosny. Mam alergię. Wtedy. Kurczę, nie wiem jak to zrobić. W sumie to te oddziały to mogę nawet rozwalić kawalerium. Dobra, stoimy tak jak jesteśmy. Chociaż... Dobra, jazdą chyba damy im radę. Powinniśmy. Tyle, że może te oddziały... Okej. Przerzucimy jednak tu. O. Okej. Konnicę zaś też tu przerzucamy. A te oddziały niech tu walczą. Powinni dać radę. Ci jeszcze idą. Ci już. Zasięg na pół mapy. Kurczę, tak trochę smutno mi orków. Pomyślcie, oni tak siedzą w tym... Powiedzmy, że to jest jakiś obóz orków. Oni się przygotowują do bitwy. Oni tam siedzą, tam jedzą. Widzą w dalekim, no, dalekim horyzoncie armię wroga. A tu nagle szały znikąd. Po prostu... Żal trochę nich.
Rozumiem, że ten oddział działa śmierć tutaj, konnicy. Trzeba panowie gdzieś tam dalej. Na przykład tutaj, orkowi się patrzę. To jest dobra jednostka. Wroga. The enemy general flees like the coward he is. Press onward and break the spirit of his army. Tutaj. Tu, ktoś tu szarżował? Wow. Okej. Ostrzałeś tamtych. Tutaj się ludzie zwiksowali. Nie chcą wejść na mapę. Peł. Cóż. Wyszłaś do tych. No dobra. Sześć tych, sześć tych. Ten oddział topnieje w oczach. Dobra, mówię do przodu, powstrzyma się ten oddział. To są rabusie. Dobra. O, jak to wygląda? Z wroga nie zostało nic. Prawie nic. Tutaj jeszcze walczą, tak więc tutaj rzucimy konnicę naszą. Chrystia, jaka muzyka się łączyła. A tych przerzucimy tu. Jezu, czy się... Nie to, to. Nie, dobra, muzyka nie jest głośniej. No nie, strasznie głośno mi się włączyła teraz. Załamani, sześć do tych. Tutaj te oddziały już pogromione. Bardzo ładnie, tak więc otoczycie ta z wroga. Ci są załamani. The fortune of battle goes our way. Let's pray it remains as such. Gdzie Aragorn? Gdzie jest Aragorn? The fuck. Gdzie jest Aragorn? Pauza. Nie ma go tu. Dobra, tu jest. Aha. Strzelać z odległości pół metra w nich. Wy zaś, te dwa oddziały. I te dwa oddziały. Otoczą oddziały wroga. Te zaś niech się trochę przestawią tu.
Gdzie jest Gandalf? Tutaj, ok, widzę go. Użyj tego. Poszczasz tych. Jezu, jak tych wybili. Auć. Tutaj oddział Aragorna tam w pojedynkę powstrzymuje armię. Te! Jezu, zgupieli. Okej, ci padli. Wy uderz się tu. Załamani? Załamani. Wybić. Pięknie cięcie. Dobra, kontynuacja standardowo. I gonić tamtych, tylko łucznicy. Zaprzestać ostrzału. Wy też. O, wybacz mi na sekundę, mam telefon. Okej, wybacz mi to, ale musiałem odebrać. Ludzie w ogóle do mnie dzwonią. Trzy telefony w ciągu godziny. No. 97 straconych, oni. Dużo. Standardowo strać. Z takimi siłami bym się nie porywał. Ojej, mają tu coś konkretnego, co warto byłoby nagrywać? Jest generał. No i tu mają sporą armię. Dobra, to poprowadzimy to sobie. Nie to. Poprowadzimy oczywiście. Bo jednak mają tu trochę ludzi, to mogę to nagrać. Rozpocznijmy rozmieszczenie w ogóle fila. Dobra, musiałem sobie zasłonić okno, bo w ogóle ekran nie widziałem. Praktycznie, teraz wiele lepiej. Wiele lepiej, dużo lepiej. Tak. Rozstawię się po tej stronie, ponieważ tu nie ma lasu. Nienawidzę lasu w Totalwarach. Jeszcze jak w tym, w Romie. Jedynce są takie przegięte drzewa w cholerę. To jeszcze w ogóle jest kuriozalne. Nie wiem jak ten. Jest u mnie na kanale Let's Play z Barbarian Invasion. Tam nie patrzcie na jakość tego Let's Play, bo to jest mój. Chyba moja druga seria była. Ale w każdym razie tam obejrzyj któryś odcinek, jak będzie bitwa w lesie. I zobacz jakie tam drzewa przegięte są. Cholerę. Dobra. Rozstawiamy wszystkich tutaj, cudownie. Rozpoczniemy bitwę. Tylko. Nie uciekać.
Tak, naszą pierwszy cel. Wow, w ogóle. Z tej strony przechodzą, chwila, to pauza. Obrócicie się. Tutaj się proszę rozstawić. A was poślemy tu na rozbicie tej armii, potem tamtej armii. Będzie git. Jest w ogóle ile konnicy? Jezu, już nie mogę się doczekać takiej, wiecie, już najlepszej konnicy mojej. Snaga. Oj, sorki. Wybaczcie. Przepraszam zwłaszcza tych, którzy są na słuchawkach. To było na tyle? Armia numer 1 zniszczona. Zadanie wykonane. Wy! Po cholerę strzały te. Ogniste. Tak, tutaj ta armia głównie z ludzi się składająca idzie. Znaczy chyba wyłącznie z ludzi nawet. Ale w każdym razie tak, zniszczyliśmy tych tu, to możemy się przemieścić w tą stronę. Banda goblinów. Snaga, generał. Oddział jazdy. Naprawdę? Stać. If we continue like this, we will smash the enemy. Tak, siły wroga topnieją w oczach. Znowu. Znowu. The enemy are badly bloodied. They have lost half their men. Pikinierów tu mają. Muszę uważać na nich. To wygląda? Zniszczyliśmy im strzelców. Okej. Przerzućcie się na tych. Chociaż nie, tych strzelcie. I tych. Ciężcy topornicy, okej. Zmierzyć do oddział. Continue like this, we will smash the enemy.
No cóż. Idzie ładnie, generał mi padł. Okej. Okay. Woo! Uciekać. Pikinierzy są B. Dobra, wyrwaliśmy się im. Trzeba by się teraz tu przejechać. Wo! Cholera. Zapomniałem o jednej armii. Ajajaj, mój błąd. Zdecydowanie mój błąd. Mój duży błąd nawet. Szczęście w miarę szybko zareagowałem. No w tym momencie bitwa już jest wygrana. No dobra. Tutaj ktoś żyje jeszcze? Chodziło tak. No dobra. Tutaj ci zostali właśnie ładnie zmasakrowani. Strzelać do tych. Padł im trzeci generał. I teraz przejść tu, trzeba zmierzyć tych i to będzie koniec. Tu ktoś jeszcze idzie? Generał jeszcze jeden. Pięknie. Behold how our cowardly foe runs. It's time to press the attack. To rzućcie się na nich. Generale, jeszcze nie rzekoliś, twoja armia zginęła. Uciekaj. Dobra, nic ci to nie da, ale wiesz, jest szansa. Przyspieszmy to. Kontynuacja. No i w ten sposób trzy armie, cztery poszły do piachu. Wow. Ładnie, ładnie. Zresztą głównie tamtych moich włóczników. Trochę. Strać. Naprawdę. Niech im będzie tam. Niech se odbiorą. Chociaż to... dla nich nieopłacalne. No co, pokonają moich 38? No na to rozejrzeć, bym więcej zabił ich.
Ale co tam, dobra. I to oblegają, no. Ale to nie mają sensu, oni tracą. Niedługo stracą swoją. Dwie główne twierdze, a oni zajmują się przejmowaniem pierdółek takich, które nie są w ogóle przez nie bronione. To bez sensu. Splądruj. Wow! Splądruj. Stolica utracona. Mój panie orko jest Gundamadą, utracili swoją stolicę. Tylko przyszłość może nam powiedzieć, jakie mogą być tego konsekwencje. Orkowie upadną. Po prostu. Relacje pogorszone. Kogokolwiek to dziwi, łączmy oddziały. Tak samo. No i mamy bardzo ładne miasteczko, już rozwinięte nawet. Tylko tak, tu była chyba świątynia Melkora. Nie ma? Dobra, buduję bibliotekę na start. Co mogę tu wywerbować? Ochotników? I w sumie tyle. I jazdę. I balisty. Ładnie. A więc rozwijamy tu kulturę naszą. Poczekamy tu chwilę. I ruszymy na Karndum. No dobra, słuchajcie, w tym jest zakończony ten odcinek. Mam nadzieję, że on się podobało. I zapraszam do kolejnych. Cześć.